Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny film na moim kanale i w dzisiejszym odcinku poznamy pewien sekret Dawida, o którym mi obiecał właśnie dzisiaj na jego odcinku, że mi to pokaże, więc zaraz sobie do niego pójdziemy i zobaczymy, skąd to tak naprawdę ma tyle zielonych, bo z tego co wiem współpracujemy razem, a ja tutaj nagle okazuje się, że on ma 11 staków zielonych i to jeszcze prawdopodobnie to jest jeszcze nie wszystko, bo nie wierzę, żeby się wystrzelił z wszystkiego, nie wiem skąd on ma tyle pieniędzy, ale jestem z niego dumny i cieszę się, że ma tyle pieniędzy, już nie mogę doczekać, aż poznam, jaki to jest magiczny sposób. No a zanim zacznijmy odcinek, widzę, koniecznie łapka w górę i subskrypcję, zapraszam na moje inne kanały, w szczególności na kanał Filip Szczypka, ponieważ tam wleciał właśnie dzisiaj odcinek, więc możecie sobie wejść, zobaczyć, pooglądać, a za niedługo więcej materiałów, serdecznie tam zapraszam. Dobra, lecę do Dave'a, muszę z nim pogadać, bo jestem naprawdę, już nie mogę się doczekać, aż on mi powie, jak wygląda sytuacja. Teraz pytanie, czy on jest u siebie na chacie? Nie widzę Niku tam, czekajcie, czy on jest, on powinien być u siebie na chacie, a jak nie, czekajcie, nie widzę Niku. To będzie pewnie tam w tym drzewie, albo gdzieś. Czekajcie, może do drzewa polecę. Polecę do drzewa, zobaczmy teraz tak, czy jest u siebie na drzewie. O, jest tutaj, widziałem, mignął mi nick. Dobra, lądujemy. Lądujemy. Halo, panie Dawidzie! Kurde, panie Filipie, żeś mnie pan przyłapał, kurde, dobrze, że to ty. Co to masz tu za zejście? Czekaj, zaś ci pokażę, bo to jest właśnie to, właśnie, to jest cały myk. Właśnie, bo ty mi obiecałeś, że dzisiaj pokażę, skąd ty masz tyle zielonych. Ja, stary, już chodzę jak na kręt... O kurde. FBI, tu jest zabezpieczenie na 3 kratki, ja to zamykam. To. Kurde, czekaj, bo na jedną dałem. Czekaj, ja to zamknę, ja mam. Ale, aha, bo ja mam też tu jeden bloczek, dobra. Dobra, schodzę na dół, dobra, nie wiem co to jest za miejsce, ale schodzimy na dół. Ej, dobra, coś ty tu wybudował w ogóle. Złanie, o kurczę, jaki safe! I co? Tu jest sejfik, tak, no to miało być na moją kartę, ale no coś mi tu nie działało, no to na razie to zostawiłem, no nie działa to, nie działa, to spokojnie. Okej, no na moją też. Ale jak sobie wejdziesz w takim łopatologicznym sposobem. Dobra. Proszę bardzo. No to co mamy to takie urządzenko, no i zobacz na tą wodę, patrz co po niej leci. Co ty zrobiłeś, co to jest? Czekaj. Przyjemnie sobie leci zielone tutaj do mojego, że tak powiem, spływu, jakby tutaj można było tak powiedzieć, tak? I elegancko opakuje się prosto do skrzyneczki, tam co chwilę, patrz, leci sobie talar i jest po prostu kopiowane, tak? No, no jest to nielegalne, no ja nie powiem, no jest to nielegalne. Jak ty zrobiłeś kopiowanie itemów? Jak ty skopiowałeś... Jest to nielegalne. Jesteś nienormalny. Ale, jo! Ale no, jest to nielegalne, bo tam się to kopiuje cały czas ten system. No ale dzięki temu jesteśmy w stanie, wiesz, no, ugrać tutaj więcej rzeczy, nie? Stary, to na co nam to całe TNT? Przecież my na to możemy ciągnąć do końca życia. Stary, ja nie wiem ile to będzie działać. Ja nie wiem ile to będzie działać. Jeny, dobra, ale to git. Stary, to już. Dobra, no to ty mi. Jo, nie mogę. Ogromne pieniądze. Dobra, czyli kupiłeś bank w tym momencie za te pieniądze. Brudne, czyli tak naprawdę. Dobra, czy ja dobrze rozumiem, że w tym momencie prezydent miasta ma brudne pieniądze. No, i właśnie, tak właśnie no. Posłuży nam za pralnie pieniędzy. No, niesamowite, tak niesamowite, ja wlazłem w obieg. Jo, nie mogę i to bez przerwy idzie. No idzie, zasuwa, nie? Jo, tam leci kopiarka do dispenserka i dispenserek wyciepuje skopiowane. Ej, dobra, zielone. Stary, ale dobra, słuchaj, jakby to jest bardzo spoko, nie? Tylko ogólnie, no, powiem tak, musisz jakby bardziej wpłynąć na to, żeby hater jakby bardziej wierzył, że ty masz te pieniądze z tego sprzątania, stary. Bo ja to potwierdziłem, ja pierwszy raz słyszę jakieś sprzątanie, już wiem jak sprzątasz. I to jest właśnie chyba czyszczenie właśnie, kurde, brudnych pieniędzy, bo raczej nie mieszkań. Stary, ale myślę, że tak, musimy zrobić akcję. Musimy pójść do tego hejtera i zmusić go do tego, żeby on ciebie zatrudnił jako sprzątacza właśnie gdzieś tutaj na Palionowie. Żeby nie było, że ty masz, wiesz, znikąd te pieniądze, dobra, nie? No tak, bo no oni wiadomo, za niedługo, nie? No tak. Za niedługo zaczną się orientować, nie? Wystarczy, znaczy, że zrobi... wiesz, to jest strasznie głośne, więc ja to wyłączam, nie? Ja to często wyłączę, żeby tego nie było słychać, bo mam wrażenie, że ktoś to usłyszy, że to spika. No tak, czas, no to też racja, nie? Mógłby ktoś tutaj podsłuchać. No więc jakby, wydaje mi się, że tak, moglibyśmy pójść do hejtera i spróbować go namówić, kurczę, ty, łzy mi lecą z oka, bo normalnie się popłakałem. Dobra, ze śmiechu, z tego coś ty tutaj wykombinował i jakie to jest genialne. Słuchaj, chodźmy do tego, do hejtera, pogadajmy z nim i po prostu spróbujmy go jakoś namówić na to, żeby on ciebie za to... Ty, a nie zamurujesz tego? Aha, no tak, podjarałem się, kurde, już tą całą akcją. I stary, wiesz co jest Ej, w ogóle... Dobra, teraz skoro ty już jesteś właścicielem banku, to jest najlepszy moment na to, żeby te pieniądze, które gdzieś jakoś, wiesz, przynajmniej część, właśnie przechowywać w tym banku, nie? Bo ono tam powinno być najbezpieczniejsze. Tak. Proszę, jak ty tu stąd wychodzisz? Co ty tu wykombinowałeś, no właśnie, za mechanizm? Aha, kurde, podaj, no, skopnij bloka. I teraz zamurę, nie? I teraz tu, i raz, dwa, trzy, dobra. No. Zamurowane. I nic nie widać. Trzeba to lekko, stary, to wejście. Jest tak w ogóle, wiesz, Minecraft, kurczę, 1.2.5, nie? Wersja. No tak, ale wiesz, no jakiś guzik zawsze człowiek może zobaczyć, nie? Albo jakąś dźwignię, a tutaj nie ma jak, no, no jak tak, to no w sumie zobaczy, też racja, jakbym się nie spodziewał. Trzeba wiedzieć, że się wkopać, kurde, gdzie? To prawda, jeszcze to trzy bloki dla bezpieczeństwa.
Żeby no, było... i tak, no w sumie jest to chyba dosyć bezpieczne. Dobra, chodźmy do tego hejtera, pogadamy z nim, zobaczymy. Może się zgodzi na to, żeby ciebie zatrudnić. Ja w ogóle, wiesz, dobry. No wszystko przytaknę. On w ogóle tak mi ufa, stary. Ja wszystko, co powiem, to on powie, no dobra, zróbmy tak. Ale z tym bankiem tak było, z tą negocjacją. Stary, no jak ja już wiem, że ty chcesz przyjść kupić bank, jak ja to słyszę, to mówię, o kurczę, dobra. Dobra, czyli masz jakiś plan. Mówię, dobra, robimy to. Gdzie jest hejter, gdzie jest... Halo, panie życzymy, prezydencie, co pan tu robi? Proszę mnie zostawić, ja czemu medytowałem, coś, tam, mnie tak... Umie w moim gabinecie? Pod schodami? Umie w moim gabinecie? No tak, wczuwałem się w rolę Harry'ego Pottera. Czemu w tym gabinecie nic nie ma? Bo jeszcze nie zrobiłem nic w tym gabinecie, ja go dopiero... Ej, ale ty tutaj nie wchodź, wypadź stąd. Ale spokojnie, no przecież jesteśmy kolegami, kupiłem od ciebie bank, ty. To nie jest twój właśnie, raz, ale on jest trochę, ale słuchaj, właśnie, on jest jakby tak już trochę naszym wspólnikiem, nie? Kupiłem bank, ty. Bo on wiesz, ale bank to jest jednak, wiesz, Narodowy Bank tutaj, prawda, palionowy, nie? NBP. Dzięki mnie masz dużo pieniędzy, ty. No właśnie, poza tym hejter, wiesz, ile masz siana teraz dzięki niemu. Dobra, ale ogólnie, słuchajcie, pójdźmy do gabinetu prezydenta, bo jest do pogadania. Tak, tutaj, bardzo dużo możemy porozmawiać. Tu stań sobie hejter, stań sobie tutaj Dave. Ja ogólnie, ja powiem, bo mam kilka rzeczy do powiedzenia. Ogólnie to tak. Nie wiem, czy widzisz hejter, ale jest troszkę bałagan na palionowie. Gdzie nigdzie przydałoby się posprzątać, gdzie nigdzie jest, prawda, nie najlepiej i mogłoby to wyglądać lepiej. Potrzebujemy osoby, która będzie. Tak, potrzebujemy osoby, która będzie od takich renowacji, która posprząta, która właśnie zrobi coś na tym palionowie, która właśnie zaopiekuje się nim. No i wydaje mi się, że Dave ma bardzo wieloletnie. On ma bardzo wieloletnie doświadczenie jako sprzątacz, bardzo dużo już na tym zarobił, wiele domów wysprzątał. I tak jak on się na tym zna, się mało kto zna. I wydaje mi się, że dysponujemy w tym momencie budżetem na to, żeby go zatrudnić. A jak to się nazywa po fachowemu? A tak, oczywiście, naumieliśmy się. Konserwator powierzchni płaskich jest nam potrzebny. Jestem konserwatorem powierzchni płaskich. Jestem konserwatorem powierzchni płaskich. Ja bym chciałem zatrudnić 2 dni temu, to powiedział, że ja mam bakę. No dobra, ale... Mi zaproponował, kurde, 10 zielonego na tydzień. Ile? Chyba dziennie. Co to za kwota? Dziennie. No nie, no musimy, słuchaj, ogólnie sytuacja jest taka, palionowo jest dosyć spore, więc jakby to jest duży obszar do sprzątania, to nie może być zbyt tanio, więc właśnie. 10... Ale czekaj, czemu ci nagle tak zależy, żeby go zatrudnić? Ja nie, przepraszam bardzo, mi zależy na dobrze palionowa, ja walczę o dobro dla palionowa, tak? I ja wydaje mi się, że ten człowiek jest w stanie sprawić, by tutaj było lepiej. To w jaką stronę idzie dobre palionowa? Dziękuję za te słowa uznania. Wreszcie 10 lat sprzątania poszło na coś. 12 staków zielonego. Ale dobrze, mamy, ale panie hejterze, dysponujemy w tym momencie kwotą, która umożliwia nam na zatrudnianie kolejnych pracowników. Tak. No to jest kwota, którą on się podciera, on chce wypracować, coś mi się to nie podoba. Ale jak podciera? On właśnie wszystkie swoje oszczędności ze sprzątania na wszystkich domach wydał na to, żeby zająć się bankiem. Ona to zbierał latami, on latami to zbierał. Mam duszę. Nawet nie wydrukowali na palionowie. Jak nie wydrukowali? Jasne, że wydrukowali, ale to co, ty nie tylko na palionowie. Ludzie żyją. Drukarki drukują, co ty? Właśnie. Dobra, co? Analityku znaczy. Ile byś mu odpłacił? Moim zdaniem tygodniowe wynagrodzenie w postaci 40 zielonych jest jak najbardziej w porządku. Nie no, szanujmy się, ja myślę, że jest tak. 40 zielonych. Myślę, że możemy się spotkać w połowie 50. Dobra. 50 jest myślę. 50. Nie ma opcji, 40. Ale nie, słuchaj, ale w tygodniu jest 5 dni roboczych. Ja ci poszedłem na rękę z bankiem i zamiast 11 dałem ci 12. Ja myślę, że dziennie 10 zielonych jest w porządku, 5 dni roboczych w tygodniu, 50 zielonych jesteśmy. Ja już nie mam do tego głowy, dobra, będę 45 i się zgadzam. Ale nie, jak się nie 50. Sprawi, to wypadł. Ale 50, ja powiedziałem 50. Ale czemu? No bo nie będę pracował za 45. Panie hejterze, mój inni lepiej płacą. Dobra. Właśnie. Mi się wydaje, że to jest 47, może być. 50. Dobra, mi to Ja myślę, że ogólnie moglibyśmy zrobić taką sytuację, że żebyś miał pewność, że on się nadaje. Na przykład zrobić mu jakiś test. Umówimy się na jakiś dzień. Tak, bo dzisiaj już jest późno, dzisiaj może nie. Zrobisz mi jakiś test. Słucham. Analityk, cię mają umowę i jutro robimy testy. Czy on się nada, czy nie. Dobra. Jak się nada, to go zatrudniamy. Okej. Bardzo dobrze. No to w takim razie my idziemy do domu, trzeba iść się wyspać i przygotować na jutrzejszy dzień. Panie prezydencie, proszę być przygotowanym na jutro. Czym się? Dobra, stary. Dało się chyba. Stary, to jest prawie, że pewne, że nam się to udało. Ale słuchaj, teraz jest akcja. Teraz jest akcja, którą trzeba pod osłoną nocy zrobić. No i takie, prawda, piękne niebo tutaj mamy, panie Dawidzie. Jest super. Ale jest, a pogoda dalej. Do czym się? Do dobranoc.
Dobra, słuchaj, akcja jest taka, musimy pod osłoną nocy zanieść jak najwięcej rzeczy do banku, żeby to tam było bezpieczne, bo jak hejter postanowi wparować w rzeczy, które są nasze, to będzie trochę lipa. Pójdź w sumie po swoje rzeczy, zabierz jak najwięcej rzeczy, które jesteś w stanie schować do banku, tam one będą najbezpieczniejsze, lepiej jest pilnować jednego miejsca, poza tym ono jest zabezpieczone kartami, więc to jest dobre. Ja biorę zielone, ja mam stary w tym momencie, przy sobie, jeśli dobrze liczę, to mam, uwaga, prawie 5 staków zielonego. Zostawiam jeden stak u siebie, 4 staki zanoszę tam. Co masz aż tyle? Stary, ja zarobiłem, bo mi hejter też rzucał w ogóle pod stołem za jakieś śmieszne rzeczy. Kurde, ty, nie wiedziałem. Dobra, no to ja wezmę od siebie też 5 staków, żeby trochę w koparce zostało. Dobra. Ja, i jakieś te diamenty, złoto, takie rzeczy, wiesz, wszystko tam schować, to będzie najbezpieczniejsze miejsce, tym bardziej, że ty masz nad nim teraz pieczę, to zabezpieczymy je tak, że nikt tam się nie dostanie. Dobra. Ja całe złoto zbieram ze skrzynek, co ja tutaj mi jeszcze zostało i trochę tego mam, stary, przyznam szczerze, nawet szczerze, nie wiedziałem, że jestem aż tak bogaty. Dobra, ja mam wszystko, wydaje ja mi się. Czekaj, biorę, dobra, ja dopiero wychodzę z mojej tej, nie? Dobra. Wychodzę z mojej kryjóweczki. Ja najwyżej złoto doniosę później, bo ja nie wiem w sumie nawet ile mam. Dobra, no jakby wiesz, to jest na to czas, na razie nie? Zielone. Na tylko razie musimy, zielone się tam, musimy się dostać do banku tak, żeby go ominąć. Ja widzę, że on, kurczę, on stoi tam. Dookoła dawaj, górą. Na balkonie stoi. Za pomnikami. Dobra, to polecimy litrem, no. Dobra, dawaj, lecimy. Ja już lecę za pomnikami elegancko, nie widać mnie, cyk. Jo, nie mogę, ale akcja. Ale akcja no. W tym momencie, dobra. I tak, chowamy to w tamtym miejscu, tak żeby to było o kurczę, prawie zginąłem. Dobra, ja już jestem pod bankiem, stary. Dobra. Leciałem dookoła. Dobra, ja też już ląduję. Dobra, ląduję. Lądowanie? Nie takie twarde, S. Nie takie twarde, dobra. Dobra, ja wylądowałem. Jestem w banku, można to chować do naszej... A wziąłeś kartę? Tak, mam Enderchest, mam ze sobą Enderchest. Dobra, no to git. Dobra, no to ja jestem w banku w tym momencie. Gdzie ty tam idziesz? Pik. To są takie Enderchesta. A, okej, dobra. Uwaga! Pierwsze otwarcie sejfu po to, żeby załadować coś do środka. Pyk! Działa. O nie, tu jeszcze nie podmieniliśmy tego. Trzeba to zrobić. Ja mam jedną skrzynkę. Dobra. Więc uwaga, ładujemy tu wszystko, co mamy. Ale hopie, ja nie mogę. Ja nie mogę. Kasy! Ej, dobra, jesteśmy bogaci już w tym momencie. Czekaj, poustawiajmy to jakoś tak, żeby to miało ręce i nogi. Tu i zielone do góry. Yes. 8 staków zielonego. Plus 9, przepraszam, 9 staków zielonego. Plus różnego rodzaju, prawda, cenne kamienie. Surowce. To jest niesamowite. Ja mam dużo. O, no tak, surowców. No i przede wszystkim to dalej można kopiować, też. Nie? Dobra, no tak, stary, tak. My jesteśmy tak ustawieni, że to jest szok. Teraz trzeba po prostu pilnować, żeby ten safe musi być najbezpieczniejszym safe'em. I zastanawiam się, jak... Ej, mam pomysł. Ej, no. Mam bardzo dobry pomysł. Stary, no. Kurde, to jest genialny pomysł. Czekaj, potrzebujemy, no. Dobra. Bierzemy póki co ten obraz, później się tu załatwi inny. Uwaga, biorę ten obraz, patrz to. Czy jest? A nie, chyba nie ma takiego obrazu, co by był na 3, na 2 na 3, nie? O nie, to jednak nie mam pomysłu dobrego. Dobra, biorę dwa obrazy. Co to jest? Co to jest? A dobra, my to odkryliśmy już. Dobra, już mi przypomniało, mówię, kurde, to jest, to jak budowaliśmy ten. Patrz, robimy tak, tu i tu. Przez co nikt nie pomyśli chyba, że tam coś może być za tym. A jeżeli pomyśli, no. To powie tak, tutaj ten, nie? A tak my stawiamy karty. O, postaw drugą kartę, żeby zaprezentować. I to nam się samo otworzy. Pyk. To samo zniknie. No tak. Pyk. Wchodzimy sobie, bierzemy wszystko. I później wiesz. Trzeba pamiętać, jakie były obrazy, nie? Kurczę, no w sumie racja. Żeby codziennie innych nie było. No właśnie, bo takie. Kurczę, może to nie jest najlepszy pomysł. Bo my na pewno zapomnimy, jakie to są obrazy. Dobra, stawiam z powrotem te obrazy tam jednak. Ej, nie mogę postawić. Dawaj. O nie. O nie! Nie ten. Dobra, czekaj. Ja nie wiem, nie pamiętam, jaki tam był już. Czekaj, to było. O dobra, tak. To był chyba ten w ogóle. Chyba dobrze trafiłem. Tak, chyba dobra, tak. Bierzemy to. I teraz... A ten drugi to jakiś taki podobny, no to jest taki duży. Czekaj, wezmę stąd. Dobra. O, dobra, to jest ten obraz. Dobra, jest git, jest mega dobrze. Dobra. Dobra, no to mamy wszystko ogarnięte, stary. Zabezpieczone wszystkie, że tak powiem, cenne rzeczy. Jesteśmy ustawieni. Teraz jedyne co, to trzeba pilnować, żeby ten bank był najlepiej strzeżonym miejscem na Palionowie.